tramwaj wodny Pociejewo 1 wrócił do hali, do stoczni, jak to niektórzy mówią na mieście. Stoczni PKS. Proszę powiedzieć, dlaczego i co tutaj będzie się dalej działo, bo jak wiemy, jest to prototyp, jest cały czas w produkcji i jest cały czas udoskonalany. To jeszcze nie jest ta forma, która będzie ostatecznie pływać po wodach Konina. Tak, tak. Prototyp Pociejewo wrócił tutaj do nas zgodnie z wcześniejszymi założeniami, które były poczynione. Potrzebowaliśmy wodowania przede wszystkim po to, żeby sprawdzić, jak statek zachowuje się na wodzie, jakie ma właściwości sterowne i tak naprawdę sprawdzić go, można powiedzieć, w takich warunkach naturalnego użytkowania, ponieważ trudno tutaj na hali niektóre jego funkcje sprawdzić, przede wszystkim jak pływa. Udało nam się oczywiście wszystkie informacje pozyskać, sprawdziliśmy sobie wszystko bardzo dokładnie. Uwidoczniły się oczywiście przy tej okazji pewne mankamenty, szczególnie te związane z takim wyglądem wizualnym, rzucające się w oczy, czyli w niektórych miejscach farba zastosowana zaczęła odpękiwać, czyli nie są to jakieś drastyczne uszkodzenia, bardziej związane z estetyką i z jakością tutaj w pewnych miejscach powłoki lakierniczej. W tej chwili już jesteśmy po konsultacjach takich wstępnych. W poniedziałek spotykamy się też w takim dosyć szerokim gronie, łącznie z projektantem, z osobami, które tutaj bezpośrednio wykonywały ten statek, wszystkimi, które nam tutaj doradzały, i jakby cały dzień poświęcamy sobie na to, żeby wymienić wszystkie uwagi, postarać się, żeby wybrać jak najlepsze rozwiązania do tych wad czy mankamentów, które się uwidoczniły, bo też taki cel był, jak wcześniej wspomniałem, naszego wodowania. Po tym wodowaniu naturalną rzeczą jest, że statek jest jeszcze udoskonalany i tak naprawdę on jest cały czas w trakcie produkcji. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się wszystkie te mankamenty usunąć w jak najlepszej oczywiście technologii, żeby pozwoliło nam to w przyszłości na lepsze zastosowanie tutaj. Musimy oczywiście dbać o to, żeby ten produkt się sam obronił, że w przyszłości, jak będą potencjalni nabywcy, będziemy produkować kolejne sztuki, żeby one, ich jakość przede wszystkim była odpowiednia, ponieważ jeżeli chodzi tu o właściwości sterowne, pływanie tego obiektu są dla nas po tych testach bardzo zadowalające. Natomiast jak nie da się ukryć, musimy jeszcze popracować w pewnych elementach nad jakością. Mamy do czynienia tutaj z projektem jedynym w swym rodzaju, który powstał specjalnie na wasze zamówienie, czyli nie ma takich tak wyglądających i tak pływających tramwajów wodnych jak ten. Tak, tak. Należy to podkreślić, że to jest jedyny niepowtarzalny projekt, jeżeli chodzi o skalę tutaj Polski, ale myślę, że nie tyle, bo to był projekt, który był robiony dla nas, na nasze potrzeby tutaj. Jest on na pewno bardzo ambitny ze względu na szczególnie na rozwiązania tutaj designerskie, natomiast liczyliśmy się z tym, że będzie to duże wyzwanie i doprowadzimy ten projekt do końca. Wiosną na pewno w 100% sprawny i 100% dobrze wyglądający statek Pociejewo będzie służył mieszkańcom Konina. Właścicielem będzie miasto wówczas. Zobaczymy, kto będzie właścicielem. Nie chciałbym teraz tego rozstrzygać. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak. Natomiast oczywiście musimy spełnić, żeby ten produkt był odpowiedni, bo miasto ma też swoje oczekiwania. A co to oznacza dla PKS-u, że chcecie się przerzucić na produkcję takich jednostek pływających? No jest to dla nas na pewno szansa. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, duże wyzwanie. Duże wyzwanie, które wymagało tu przekształcenia kadry, która musiała się nastawić na troszeczkę inne rozwiązania, jeżeli chodzi o technologię.
ale traktujemy to również jako szansę, bo nie da się ukryć. Liczba pasażerów systematycznie spada. Zmniejsza nam się ilość kursów, trudno nam będzie tutaj w takim wymiarze utrzymać komunikację, ponieważ nisz demograficzny jest nieubłagany. My chcąc oczywiście zapewnić tutaj zatrudnienie dla naszej załogi, żeby nie dojść do momentu bardzo drastycznego, czyli zwolnień ludzi, szukamy innych rozwiązań. Szukamy rozwiązań takich, które będą w stanie zapewnić nam pracę i na to liczymy. Jest to traktowane jako oczywiście szansa. Liczymy też na jakieś potencjalnie zamówienia z zewnątrz, ale na tę chwilę nie chciałbym o tym mówić. Nie nastawiamy się jeszcze dzisiaj na dodatkowe zamówienia, natomiast chcemy się skupić przede wszystkim na dopracowaniu tej sztuki, czyli Pociejewa 1 i wtedy ona również musi służyć jako nasza taka wizytówka, jako obiekt pokazowy, który potencjalny klient będzie chciał na pewno zobaczyć. Jakie konieczne były środki i siły i środki, żeby skonstruować taki tramwaj? No, powiem szczerze, to dla nas było całkiem nowe wyzwanie. Tak? Jeździliśmy, oglądaliśmy podobne typu obiekty, sprawdzaliśmy, jak to wygląda w różnych miejscach w Polsce i oczywiście przy projektowaniu, przy tworzeniu tego statku posiłkowaliśmy się również wiedzą fachową osób, które są praktykami wieloletnimi, którzy pływają, którzy nam tutaj doradzali. Więc tak naprawdę poza takimi technicznymi jeszcze rzeczami, czyli które trzeba było zakupić materiałami, o może powiem w ten sposób, to statek, który tutaj widzimy, został zbudowany przy pomocy naszych pracowników. Nie zatrudnialiśmy nikogo dodatkowo, więc tutaj koszty pracy są jakby wewnątrz naszej spółki i staramy się je w taki sposób wykorzystać, żeby w przyszłości zamienić to właśnie na zlecenia, które pozwolą nam utrzymywać tą działalność. Czyli da się określić koszt takiego statku? Na tą chwilę jest to powyżej 200 tysięcy, ale nie jest to też 300, tak jak się pojawia. Natomiast jeszcze nie jest to całkowicie zamknięta inwestycja, ponieważ tak jak powiedziałem, po wodowaniu teraz jeszcze będzie kilka prac wykończeniowych, plus oczywiście te usterki, które się uwidoczniły w czasie tej krótkiej eksploatacji. Więc myślę, że przy kolejnych jakichś spotkaniach, przy kolejnych naszych rozmowach będę mógł w pewnym momencie powiedzieć, dokładnie określić, jaka to jest wartość. Natomiast to pewnie będzie się gdzieś zawierało pomiędzy 200 a 300 tysięcy. Co pan czuje, jak pan patrzy na ten prototyp? Szczerze mówiąc, to podziwiam. Podziwiam moich pracowników, podziwiam tych wszystkich ludzi, którzy podjęli ten trud. Jednak zmiany swojego charakteru pracy i przystosowania się tutaj do tego, żeby stworzyć moim zdaniem bardzo ładny obiekt, posiadający pewne wady, ale te wady będą wyeliminowane. I bardzo, bardzo się cieszę, że mogliśmy sprostać tutaj takiemu wymaganiu. Tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest prosty projekt. Można było postawić coś bardzo prostego na pływakach i nie wymagającego żadnych tutaj wielkich rozwiązań konstrukcyjnych i też się szczycić tym, że się zbudowało tramwaj wodny czy statek. To rozwiązania, które są tutaj, na pewno przysparzały wielu problemów i w trakcie montażu, i w trakcie wykonywania pewnych elementów. Natomiast też to najbliższe spotkanie z projektantem ma za zadanie wyeliminować pewne tutaj problemy techniczne, żeby w przyszłości cały proces montażu był dużo szybszy i oczywiście dużo lepszy jakościowo.
Myślę, że nam to się uda. Natomiast będziemy teraz jeszcze rozważać pewnie wiele, wiele możliwości, które tutaj były zastosowane, wiele rozwiązań. Niektóre z tych rozwiązań oczywiście tutaj były zastosowane, można powiedzieć tak, na próbę, na testy. Bo to jest tak naprawdę jedyna okazja, żeby móc przetestować czy sprawdzić pewne rozwiązania, bo jeżeli nie na takiej jednostce testowej, takiej jednostce indywidualnej, to później już może nie być okazji. Nie można sobie pozwolić, żeby później testować tych rozwiązań na klientach. Czyli nasze rokowania, że PKS na lądzie, a teraz na wodzie, to się trochę spełnią. Może być problem z tym kosmosem. Natomiast no, miejmy nadzieję, że i na lądzie, i na wodzie będziemy tutaj się sprawdzać. Ja jestem dobrej nadziei. Mam szczególnie po tym, że parametry związane z pływaniem tą jednostką okazały się bardzo zadowalające. A czas pokaże, czy ta nasza nadzieja i działalność z nią związana będzie się rozwijała, czy nie. Dziękujemy. Dziękuję.